SBS Radio, 7 billion stories and counting. Już niebawem trzy imprezy sportowe odbędą się u podnóża góry Kościuszkow, Charlotte Pass i Jindabyne w dniach od 10 do 12 lutego. W ramach tych imprez, jak czytamy w ogłoszeniu, można na szczyt góry Kościuszkow wejść, wbiec lub wjechać rowerem. Wiemy również, że po imprezach planowane jest barbecue i zabawa w Jindabyne, ale o tym porozmawiamy później. Rozmawiamy z panem Oskarem Kantorem z Oski Pictures. Witamy pana serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam również Ciebie, Andrzeju. Oskar, proszę nam powiedz coś więcej o tych imprezach. Więc jest to nowa impreza, która powstała w tym roku. Jest to impreza o nazwie End of Summer on Mount Kościuszko, czyli po polsku zakończenie lata na górze Kościuszki. Tak. Jest to impreza trzydniowa, sportowo-turystyczna. Dajemy uczestnikom generalnie cztery możliwości dostania się na górę Kościuszki. Pierwsza możliwość to jest przejście trasą Szczeleckiego 20-kilometrową przez 2-2,5 dnia. Następnie można wbiec na górę Kościuszki podczas tradycyjnego już biegu na górę Kościuszki, który organizuje Paweł Gospodarczyk. Długość tej trasy to jest 11 kilometrów. Następna opcja to jest spacer wzdłuż przepięknej trasy Main Range Walk. To jest opcja dla ludzi, którzy po prostu nie będą mieli, że tak powiem, wystarczającej kondycji, żeby biec, czy wspinać się, czy nawet na rowerze jechać. Mhm. Więc jest taka opcja również dla amatorów. I czwarta opcja to jest właśnie wjazd na rowerze. Faktycznie można wjechać rowerem na górę Kościuszko? No nie do końca. Można dojechać do miejsca Rawson Pass, jakieś 1,5 kilometra przed górą, gdzie znajdują się najwyższe toalety w Australii. Mhm. Tam się zostawia rower i dalej trzeba pieszo udać się już bardzo łatwą trasą. W sumie przez 15 minut można znaleźć się na górze. Każdego roku, przynajmniej kilka ostatnich imprez, mówię o biegu na górę Kościuszki, udało się wam ściągnąć znane nazwiska z dziedziny lekkiej atletyki. Jak będzie w tym roku? W tym roku, nie wiem dokładnie, myślę, że nie będzie aż takich wielkich nazwisk, ale na pewno w przyszłym roku pojawią się wielkie nazwiska. Na razie nie chcę zdradzać tajemnicy. Nawiązaliśmy kontakty z wieloma osobami w Polsce i myślę, że ta impreza się rozkręci na miarę międzynarodowej imprezy. Ty każdą imprezę oczywiście filmujesz, później to przedstawiasz na internecie. W tym roku prawdopodobnie również nagrasz całą imprezę, prawda? Tak, również tak będzie. Mamy zamówienie z telewizji, mamy na razie dwie do wyboru. Może powiem, że to jest TVN i Polsat. Mhm. Prowadzimy wstępne rozmowy i będziemy produkować dla nich materiał 20-minutowy. Tak było w poprzednich latach? Też tak było w poprzednich latach, tak. Proszę nam powiedzieć więcej o trudnościach, jakie mogą spotkać filmowców na trasie biegu na górę Kościuszko na przykład. Ja wiem, czy tam jakieś trudności raczej nas nie spotykały, ale szczerze mówiąc, w tamtym roku ustawiłem się z moją grupą filmową na wysokość może gdzieś w połowie trasy i byłem bardzo zdziwiony, kiedy biegacze po 7 kilometrach już biegu, biegli szybciej ode mnie, a ja po prostu startowałem i biegłem koło nich przez jakieś 100-200 metrów i nie nadążałem. Dlatego to jest tam może trudność, a więcej chyba nie ma. Cała trasa biegnie po bardzo płaskiej drodze, która była niedawno jeszcze używana, można było samochodem wjechać na górę Kościuszki. Chyba, jak dobrze pamiętam, do lat 70. Później ją zamknęli i teraz jest droga serwisowa używana tylko przez strażników Parku Narodowego Kościuszko. Jak radzisz sobie z nagrywaniem dźwięku, bo przecież tam często wieje? Mamy pewnego rodzaju filtry, mamy również nakładki na mikrofon. No staramy się jak możemy. Generalnie wiadomo, trzeba nagrywać z wiatrem, nie pod wiatr. Ilu osobową ekipę będziecie mieli w tym roku? W tym roku będzie gdzieś jakieś 15 osób nagrywało wszystko. Czyli możemy się spodziewać materiału filmowego osiągalnego w internecie, kiedy mniej więcej? Ja myślę, że po 2 tygodnie po całej imprezie powinniśmy, czyli to gdzieś pod koniec lutego powinien być już gotowy cały materiał. Po imprezie, po tych biegach, marszach i wjazdach na górę planujecie imprezy w Jindabyne. Co się tam odbędzie? Planujemy w Jindabyne występ Pauliny Kane-Spert i Sylwestra Gładeckiego z Sydney. Ci wspaniali artyści robią nam przysługę, ponieważ nie pobierają swoich opłat za występ. Pokrywamy tylko koszta podróży i noclegów, więc naprawdę chciałbym teraz podziękować na antenie Paulinie i Sylwestrowi. Dziękuję wam bardzo. Impreza odbędzie się w Banjo Patterson Park w Jindabyne, w tym parku, gdzie stoi słynny pomnik Edmunda Szeleckiego. Osoby wybierające się, czy to z Sydney, czy z Melbourne, czy z Canberry, mogą liczyć na jakąś pomoc u was, jeśli chodzi o znalezienie noclegów? Oczywiście tak, można się udać na naszą stronę internetową, tam są wszystkie wyjaśnienia, gdzie można zdobyć nocleg. Możemy również zaaranżować autobus, więc podam może adres strony internetowej, to jest www.strzeleckiklub.k, czyli strzeleckiklub.com/endofsummer. Powróćmy jeszcze do sposobów wejścia lub wjazdu na górę. Mówiłeś, że można wjechać rowerem, to muszą być chyba specjalne rowery. Tak, to są specjalne górskie rowery. Tutaj taka ciekawostka. Pan konsul RP w Sydney, Daniel Groman, w tamtym roku pokonał większość tej trasy
którą będziemy jechać w tym roku na rowerach i którą będą również biegnąć biegacze, pokonał praktycznie większość tej trasy na tym rowerze, więc chwała mu za to. I w tym roku już obiecał nam, że też się pojawi na imprezie, czy na rowerze będzie jechał, czy nie, tego nie wiem, ale na pewno wystąpi z oficjalnym przemówieniem. Chyba nie jest w takim razie tak strasznie ciężko wjechać na górę, bo z tego co wiem, to pan konsul nie jest profesjonalnym kolarzem górskim. Problem się robi właśnie na wysokości, gdzieś może można powiedzieć w połowie trasy, kiedy jest otwarta przestrzeń i zaczyna wiatr wiać i zawsze między 9 rano a 12 wieje akurat prosto w twarz i nieraz tak się zdarza, że nie da się na rowerze jechać, tylko trzeba zejść z niego i prowadzić. I podejrzewam, że właśnie pan konsul dojechał do tego momentu, gdzie zaczęło wiać i zostawił rower i udał się dalej na nogach. Ile osób średnio bierze udział w tych imprezach, w tych biegach właśnie na Górę Kościuszki? Na Górę Kościuszki myślę, że gdzieś będziemy mieli 20 biegaczy. Wyjście na trasę Szteleckiego, którą ja będę prowadził, zaczynamy już w piątek, 10 lutego, kończy się 12. Tym zaczynamy naszą całą imprezę. Będzie z nami szło 9 osób, czyli dosyć poważna grupa. Jeszcze chyba nie było na tej trasie tyle osób. Wszyscy razem spotykają się na górze i wracamy do Charlotte Pass, gdzie później nas autobusy przywiozą do Jindabyne. To znaczy idziecie etapami kilka dni? Tak, idziemy. Zaczynamy wyprawę naszą w piątek, rozbijamy obóz w sobotę i w niedzielę, czyli mamy dwie noce i już będziemy czekać w granicach godziny 9 w niedzielę na biegaczy, rowerzystów i chodziarzy. Jakie temperatury mogą panować na górze z waszego doświadczenia? Myślę, że nie będzie raczej śniegu, choć wiadomo, to są góry, wszystko jest możliwe. Na przykład 2 tygodnie temu był śnieg w Charlotte Pass, ale podejrzewam, że powinna być fajna temperatura, gdzieś w granicach 15 do 20 stopni, słońce, ale wiadomo, wiatr, więc proszę się zabezpieczyć. Czapki, może nawet kurtki z długimi rękawami, może spać deszcz. Także i krem nasłoneczny, o to jest bardzo ważne. Tak. Tutaj muszę się pochwalić, że mamy już duże zainteresowanie w Polsce. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma różnymi firmami, m.in. z klubem górskim AWF przy AWF Wrocław. Klub ten ma zamiar wysłać swoich przedstawicieli w przyszłym roku, grupę 5-6-osobową, więc to jest duży sukces. A następnie nawiązaliśmy kontakt z mediami polskimi. Mamy kontakt z Górami Online, to jest największy portal internetowy o górach w Polsce. Mamy również kontakt z magazynem górskim Alpin Media. I również nawiązaliśmy kontakt z Markiem Tomalikiem, jak każdy pewnie wie, Marek Tomalik jest świetnym podróżnikiem i on również promuje naszą imprezę. I ostatnio pojawiła się następna firma, bardzo, bardzo poważna, z którą już praktycznie mamy wszystko dopięte na ostatni guzik. Jest to National Geographic Polska, która prawdopodobnie, nie chcę się na razie chwalić, ale prawdopodobnie zostanie naszym medialnym patronem całej imprezy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. W Australii mamy też mocne zaplecze promotorów, którzy nas promują jak mogą i po prostu starają się nam pomagać. Jest to Bumerang Polski, Polska Australia, Ekspres Wieczorny i Puls Polonii. I tutaj na koniec chciałbym jeszcze podziękować Henrykowi Schrederowi, to jest nasz przedstawiciel w Polsce, który też puka do wszystkich drzwi, szuka gdzie może pomocy. I pan Henryk jest takim ciekawym człowiekiem, opowiem taką może ciekawostkę, taką historię, kiedy pan Henryk był w tamtym roku w Australii. Dowiedział się, że w Australii Australijczycy nie za bardzo potrafią wymówić nazwisko Kościuszko. Więc padł na pomysł, żeby wykupić parędziesiąt banknotów starych, które są wycofane już w Polsce, 500 pod obizną Kościuszki, przywiózł je do Australii na górę i rozdawał je ludziom, ale tylko tym, którzy będą potrafili powiedzieć poprawnie nazwisko Kościuszko. Później ludzie się go pytali, co za to można kupić, więc na to Henryk wiedzę. Ale to nie było przekupstwo, bo banknoty już nieważne. Tak, nieważne, więc raczej to była taka fajna zabawa. Mamy też przedstawiciela w Jindabyne, Bruce Easton, który jest świetnym przewodnikiem górskim i właścicielem sklepu sportowego Wildness Sport. To jest bardzo ważne, mając człowieka na miejscu, ponieważ wiadomo, jak się organizuje imprezę nie na swoim podwórku, to trzeba mieć kogoś właśnie ze środka. I Bruce właśnie promuje nas w Jindabyne, w Kumie, w pobliskich miejscowościach, rozwozi plakaty, zaprasza ludzi, także naprawdę również mu dziękuję. Najważniejszym celem moim i Pawła jest wciągnąć jak najwięcej ludzi młodych do całej imprezy, bo wiadomo, że na młodzieży opiera się teraz cała przyszłość i nawiązaliśmy kontakt z Wojtkiem Wawrzyńskim, który założył dwie firmy Ozzy Study Care i Jest Kopernikus. Wojtek ma bardzo duży kontakt ze studentami, więc ich sprowadza z Polski, również wysyła ich do Polski i w tym roku nie wiem, ilu ich przywiezie na Górę Kościuszki. Obiecał, że na pewno ich paru przywiezie. Z tego co wiem, nie chcę tutaj strzelać liczbami, ale jadą dwa autobusy, więc będzie spora grupa tych studentów, którzy nam zasilą, tak powiem, w publikę. Jednym słowem, impreza się rozrasta. Dokładnie. I jakie są plany na najbliższą przyszłość klubu Strzelecki Hiking Club? No plany są bardzo szerokie, ponieważ moim takim wielkim marzeniem jest,
aby kiedyś wreszcie ten szlak Strzeleckiego umieścić na mapach australijskich. Nie wiem, czy nam się to uda, czy nie, ale przechodząc, myślę, rok w rok i pokazując parkom narodowym i innym lokalnym władzom, że naprawdę nam zależy na zachowaniu nazwy Kościuszki, wiadomo, była kiedyś mała, nieprzyjemna sprawa, chcieli zmienić nazwę, troszeczkę teraz ucichło wszystko, jednak trzeba się mieć na baczności, trzeba się pilnować i po prostu chcemy pokazać parkom, że nam na tym zależy i może nawet kiedyś uda nam się zainstalować małą tabliczkę symboliczną z podobizną Strzeleckiego na tej właśnie trasie. Czy tam się uda, czy nie, nie wiem. Jak wiadomo, w parkach narodowych Australii jest ciężko bardzo cokolwiek zainstalować, wręcz to graniczy z cudem, ale mam nadzieję, że nam pomoże Polonia i wszystkie organizacje, które są wokół Kościuszki i Strzeleckiego. Może warto by było tą całą imprezą zainteresować też i australijskie media? Myślę, że tak. Właśnie na tym polega nasza cała ideologia imprezy, że my nie chcemy, że tak powiem, promować Polski dla Polaków, my chcemy promować Polskę dla Australijczyków i mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymamy w takim razie za Was kciuki i do zobaczenia w Jindabyne już 10 lutego. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich i do zobaczenia w Jindabyne.